Dzisiaj rozmawiamy z Filipem i mam dla Ciebie parę pytań. Jak to się zaczęło, że zacząłeś z tą przygodę z chciałem Ci wziąć gdzieś tam odziedziczałem na siłowni i chciałem spróbować czegoś nowego. Gdzieś tam znalazłem koleżanka była u Was i tam się dopytałem co to jest ten cross i jak to wygląda, z czym to się ma. Zobacz, zostałem. Już masakra. A co najbardziej się podoba? Że mnie zaskakują za każdym razem. Za każdym razem jest coś innego, jest nowego. Może się tam niektóre rzeczy powtarzają, ale za każdym razem nie wiem co jest. Może się rozwijają cały. A co byś mógł powiedzieć takim ludziom, którzy boją się przyjść i wydaje się, że jest to zatrudnia, że nie są przygotowani? Nie ma czegoś takiego, żeby wydaje się zatrudnia. To jest dla wszystkich. Bo można sprzedawać, można zamieniać się, ćwiczenia, jest. Urozmaicenie wszystkiego. To ja wiem. Bardzo fajnie, cieszę się. A co nam sprawia Ci największy problem? No jest kilka ćwiczeń gimnastycznych, no, to jest ale już tak powodzą, że to jest. Dobra, się przywitać. Cześć. A my już się widzieliśmy, nie? Co tam jeszcze? No są ćwiczenia z ciężarami, nie? Są ćwiczenia z pętlami, no to po prostu największą słabością to chyba jest głowa, nie? Czasami nie pozwala, nie, ale tak naprawdę trzeba się z tym walczyć, sam. I co wtedy robisz, jak napotykasz na taki problem? Próbuję dążyć do celu, nie? I chcę dać z siebie wszystko, chcę zdobyć ten szczyt, nie? A jakbyś miał powiedzieć, czym to się różni, to co tutaj robimy, od tego, co można spotkać na takich klasycznych siłowniach? Oj, no to na klasycznej siłowni ćwiczymy co, daną partię mięśni, bo chodzimy robić, nie wiem, klatę, biceps, triceps i tak dalej. A tutaj jednym ćwiczeniem możemy zrobić nogi, klatę, barki, nie? Takimi na przykład trasterami, nie? Czyli całe ciało pracuje, tak. Może to praktycznie w jednym ćwiczeniu, nie? A taki trening codzienny, jak tutaj przychodzisz, to czy dało Ci się zrobić wszystko na siłowni? Dałoby się, ale tylko że zajęłoby to o wiele więcej czasu, nie? Bo to byś musiał poświęcać na każdą część ciała trochę, nie? A tu przychodzisz i robisz wszystko na raz. Ja jeszcze przede wszystkim mam tutaj. Tak, nie, no jest i są zajęcia kondycyjne, i są zajęcia gimnastyczne, i są zajęcia z ciężarami, z ketlami. Także nie ma z tym problemu, jest różnorodność, ale nie trafiać tego do coś innego. Nie? A jakie dla Ciebie mam znaczenie to, że te zajęcia są prowadzone przez trenera? Indywidualne podejście dla każdego, to też nie przychodzi 100 osób na jedno zajęcie, tylko jest 12 osób na zajęciach, no i trener może ogarnąć wszystko. Fajnie. Dobra, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że dalej będzie Ci wszystko szło tak jak idzie. Jasne. I jakie są rzeczy, które nie możesz zrobić sam, ale właśnie na bieżąco współpracujemy.